Pani Mariowa? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Milacki. Witam, bardzo mi miło. Pani czeka? Nie, chwileczkę. Nadzieję, że nie. Nie, chwileczkę. To co, zapraszam do gabinetu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę przodu. Mam na imię Mariola i mam 36 lat. Moją największą miłością w życiu jest moja córka Gabrysia. Kiedyś myślałam, że będę miała dziecko, to nie wiedziałam, że ona będzie aż tak wspaniała. Chciałbym się od pani dowiedzieć, co panią do nas sprowadziło, bo ja widzę uśmiechniętą kobietę, wyglądającą zdrowo, młodo. To co jest powodem, że pani się tu znalazła? Pani doktorze, w ubiegłym roku zakończyłam leczenie choroby nowotworowej. Kiedy usłyszałam diagnozę, poczułam oczywiście strach. Ogromna obawa to była oczywiście moje dziecko. Bałam się, żeby nie wychowywała się bez mamy. Zdiagnozowano u mnie chłoniaka Hodgkina. Leczenie nie układało się tak, jak założyli lekarze. Przeszłam na kolejny etap cięższej chemii. Chemia trwała 7 dni. Z chorobą zmagałam się 1,5 roku. Tak pomyślałam sobie, że ja pokonam tą chorobę i zrobię to głównie dla Gabrysi, dlatego że to ja muszę kupić jej te pierwsze szpilki. I to w mojej ramie musi się wypakiwać, kiedy rzuci ją chłopak albo coś pójdzie w życiu nie tak. O tym, że jestem zdrowa, dowiedziałam się rok temu. I chociaż naprawdę niewiele było tych momentów, że płakałam podczas choroby, tutaj emocje spowodowały to, że naprawdę puścił stres i rozpłakałam się. Po tym leczeniu zauważyłam, że moja skóra straciła swoją sprężystość. Skóra wokół oczu stała się taka poszarzała i są białe zmarszczki. I stąd wizyta u pana doktora. Myślę, że podchodzi pani do siebie bardzo krytycznie. Aczkolwiek no po to tu jesteśmy, żeby właśnie poprawiać również nastrój naszym pacjentkom i poprawiać tą samą ocenę. Czy pani też pytała swojego onkologa, czy może pani wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej? Tak, jak najbardziej. Konsultowałam to ze swoim lekarzem. Lekarz dał zielone światło. Ja bym chciał się skupić na zabiegach, które będą w sposób taki naturalny stymulowały pani skórę. I mam pomysł na to, co moglibyśmy zrobić. Zabieram panią do drugiego gabinetu. Tam przekażę panią w ręce naszej pani kosmetolog. Bo od tego właśnie zaczniemy. Super, cieszę. Chodźmy.